Ta letnia propozycja osiedlowego domu kultury spodobała się mieszkańcom. Po raz pierwszy na placu ratuszowym mogli oglądać filmy pod chmurką na dużym ekranie. Uważam, że jest to dobry okres lata. Jesteśmy już po pracy, jesteśmy, prawda, zrelaksowani, więc bardzo przyjemnie jest obejrzeć na świeżym powietrzu film. Idea jest świetna i myślę, że będziemy się tu świetnie bawić z ludźmi. Super, dlatego że w ogóle, żeby coś się działo, to jest najważniejsze dla nas. No bo jak nic się nie dzieje na mieście, to nie ma po co na to miasto chodzić. A tak to nawet wyjść, posiedzieć na ogródkach, zobaczyć, o, coś się dzieje. Nawet jeżeli to nie zainteresuje już konkretnej osoby, no to wiadomo, że chociaż wyszedł, zobaczył, spędził ten czas na świeżym powietrzu, a nie siedział w domu i oglądał telewizję. Ile spędzony czas z przyjaciółką, nawet spontanicznie. Tak. W miniony piątek wyświetlano film najlepszy. Słyszałam, że powinna to przede wszystkim obejrzeć młodzież, licealiści. Jest to film na pewno, który ku przestrodze. A w sobotę z kolei dzikie historie. A przed nami kolejne projekcje na świeżym powietrzu. 10 i 11 sierpnia wyświetlane zostaną dwa filmy pod tytułem Komuna i Ekscentrycy. Zapraszamy na pokazy, nie trzeba rezerwować miejsc, wszystkie pokazy są darmowe, sfinansowane zresztą przez miasto Jelenia Góra i myślę, że będą to miłe wieczory.